dzisiaj mamy już kolejny dzień, bo to który mamy dzisiaj? 29. Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. 29 mamy, 29. Proszę Państwa, jeszcze powracamy na podwórko, naprawdę tutaj nasze bliskie. Otóż dzisiaj w Toruniu rozpoczął działalność regionalny ośrodek debaty międzynarodowej. O godzinie 16 będzie w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej naukowe spotkanie pod hasłem Jak promować dobre imię Polski w świecie. O tym projekcie chcemy porozmawiać, ten projekt chcemy pokazać. Naszym gościem jest pani dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, pani dr Dorota Żuchowska. Witamy serdecznie panią dziekan. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i naszą radę. Szczęść Boże, no właśnie, jaki to jest pomysł, kiedy się zrodził jego ta inicjatywa, jak się zrodziła, no i jaka będzie kontynuacja tej sprawy? Proszę ojca, ta debata i rozpoczęcie działalności we wrześniu przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej prowadzony przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej to jest realizacja zadania publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to znaczy nasza uczelnia znalazła się wśród 9 podmiotów w Polsce z różnych województw, które zwyciężyły w konkursie i przyznano im dotacje na lata 2016-2018, więc jeszcze wiele działań przed nami. Ta dotacja jest przeznaczona właśnie na inicjatywy informacyjne, edukacyjne, m.in. organizacje debat i konferencji, współpracę z mediami lokalnymi, działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowym, wykładowym, skierowane do różnych grup odbiorców, wszystkie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji z tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej, więc to jest jakby takie przedłużenie działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych w regionie. Cieszymy się bardzo, że będzie to miało miejsce w naszej uczelni, dlatego że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej już od wielu lat podejmuje się właśnie tego działania związanego z edukowaniem, z dbaniem o dobre imię Polski, nieskazitelny wizerunek naszej ojczyzny. Dzieje się to przede wszystkim przez cykl kongresów międzynarodowych, przez coroczne forum polonijne, przez konferencje, które organizowaliśmy Wiedzy Polacy w kulturze, które promowały osiągnięcia naszych rodaków, czy wreszcie przez kongres ostatni międzynarodowy problemy współczesnej polityki, ale jest to też taka stała edukacja na przykład studentów studiów podyplomowych z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, czy teraz nowy kierunek na kierunku politologia, nowa specjalność, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, więc szereg tych działań wpisujących się właśnie w sprawy związane z relacjami międzynarodowymi, z polską polityką zagraniczną. I bardzo się cieszymy, że ta debata dzisiejsza, przypomnę jeszcze o godzinie 16 w auli przy ulicy Świętego Józefa, bo tutaj mieści się ten ośrodek, także zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa by chciał jeszcze dołączyć, można przyjść, wziąć udział, a znamienici goście, między innymi nasze zaproszenie przyjęła była minister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego pani Anna Fodytyga, pan profesor dr habilitowany Wojciech Polak, kierownik Zakładu Systemów Politycznych UMK i pan profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i oczywiście profesor z naszej uczelni. Także to początek, to mogę tak powiedzieć, te działania dopiero się zaczną 2016-2018, jeszcze wiele przed nami, takie większe wydarzenie jeszcze w grudniu międzynarodowe dotyczące wkładu wielkich Polaków właśnie w kulturę, w rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Także warto śledzić to, co się będzie działo w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 tutaj przy ulicy Świętego Józefa 23/35. Ma również stronę internetową, wszelkie media społecznościowe. Oczywiście jesteśmy wdzięczni, że zawsze też dzięki Radiu Maryja mogą Państwo się dowiadywać o tych wszystkich inicjatywach. No właśnie, cały czas jednak tutaj patrzymy, jest to też wartość dodana, jeśli oceniamy pracę uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej dla studentów. Jest to okazja do kontaktów, do udziału w sympozjach, do zabierania też i głosu, ale też do poszerzania palety swoich możliwości, zdolności, prawda? Bo politologia, dziennikarstwo i wiele innych kierunków, które oferuje uczelnia,
zawsze to otwiera, a nie, nie zamyka. Jak najbardziej, ale to też jest taki element, który będzie wychodzić bardziej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, do uczniów szkół średnich, do osób, które są zainteresowane tą polityką międzynarodowej, działań Polski na arenie międzynarodowej, więc mamy nadzieję, że to też będzie takie narzędzie integrujące wokół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Właśnie, i będziemy też w ten sposób, no bo zawsze zachęcamy. Uczelnia ma sens, bo są studenci, bo są absolwenci i dlatego też istnieje, prawda? Jest wszystko ku temu, żeby ona jeszcze więcej mogła i liczyła się na rynku polskim, ale też zagranicznym, to trzeba powiedzieć. Bo wpisana też jest w europejskie, też i nawet światowe, prawda, jakieś są tutaj połączenia. Pani dziekan, dziękuję bardzo za informację. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękujemy z Panem Bogiem, bo przed nami, jak mówiliśmy, o 16:00 debata w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej przy ulicy Świętego Józefa. I tam jeszcze są, że tak powiem, wolne miejsca. Można w niej zabrać, wziąć udział. Jak promować dobre imię Polski w świecie? To chyba naprawdę jest ważne zadanie. Dla każdego Polaka, a szczególnie wiesz, dla on będzie miał zaległości za tamtą. Tak, który przygotowuje się do tego, żeby zajmować przeróżne stanowiska, czy też nie służyć w Polsce. Gdzie ten telefon był w danym momencie? Pracy. Dziękujemy za rozmowę. To był ostatni temat w tej części audycji Aktualności Dnia. Za chwilę serwis informacyjny. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I zaraz będzie też serwis informacyjny. Zapraszamy Państwa serdecznie. Polsko ma. Radio Conchita. No ale pani. Parlament Europejski zaczyna tracić wiarygodność. Konieczna jest zmiana traktatu unijnego, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu odniosła się do decyzji liderów frakcji w Europarlamencie. Podjęli oni dziś decyzję, że w środę na forum Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzona debata o sytuacji kobiet w Polsce. Premier Beata Szydło oceniła, że elity brukselskie nie wyciągają żadnych wniosków po Brexicie. Bo jeżeli dzisiaj Unia Europejska ma poważne problemy związane i z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i z kryzysami, które się pojawiają, z kryzysem migracyjnym, a ciągle zajmuje się wydumanymi tematami czy sama sobą, no to ja jestem coraz bardziej przekonana, że jest konieczna zmiana traktatu, że trzeba zreformować Unię Europejską, bo dalej się tak nie da funkcjonować. Unia Europejska ma się zajmować sprawami Europejczyków, myśleć o tym, co zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby była praca, a nie zajmować się tematami zastępczymi. Dzisiaj Parlament Europejski zaczyna tracić po prostu wiarygodność. Z inicjatywą debaty o sytuacji kobiet w Polsce wyszły frakcje socjalistów i demokratów oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Ich propozycja jest związana z obywatelskim projektem przewidującym bezwzględny zakaz aborcji w Polsce, który w ubiegłym tygodniu Sejm skierował do prac w komisjach. Prawo do emerytury dopiero po 15 lub 20 latach pracy. To propozycja, jaką ZUS przedstawi w październiku resortowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O sprawie informuje dziś jeden z dzienników. Minimalny staż pracy pozwalający na nabycie prawa do emerytury miałby wynosić odpowiednio 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn. W
przypadku niższego osoba otrzyma jedynie zwrot zgromadzonych składek. Chodzi o to, by pozbawić comiesięcznych świadczeń osoby unikające płacenia składek. ZUS chce też położyć kres ponownym przeliczeniom emerytur. Od pracującego emeryta nie powinny być już pobierane żadne składki. Po obniżeniu wieku emerytalnego budżet państwa będzie ponosił większe koszty. Celem zmian byłoby ich zmniejszenie, ocenia profesor Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Są różne próby zastosowania ograniczeń, tak żeby po obniżeniu wieku emerytalnego nie były nadmierne koszty dla budżetu. Jest to jakieś rozwiązanie, które na razie bardzo trudno ocenić, jeśli nie znamy szczegółów. Natomiast myślę, że to obniżenie wieku emerytalnego jest takim chyba krokiem trochę przedwczesnym. Ja nigdy nie byłam za podwyższeniem wieku emerytalnego. Uważałam, że to ma służyć utrzymaniu otwartych funduszy emerytalnych. Gdyby sprawa otwartych funduszy emerytalnych została załatwiona, to ja bym była tutaj pozytywnie nastawiona do jakiejś podwyżki wieku emerytalnego, ale ponieważ sprawę ofertę nie rozwiązano, a wiek emerytalny podwyższono, więc ja tamtą decyzję nie bardzo mogłam zaakceptować. A teraz następuje próba odwrócenia tego wszystkiego bez ruszania otwartych funduszy emerytalnych. Nowe przepisy przewidywałyby też ograniczenia w jednoczesnym pobieraniu emerytury i pensji. Zmiany, jakie zaproponuje ZUS, są efektem przeglądu przepisów emerytalnych. Władze Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie podpisały umowę o utworzeniu w Warszawie Centrum Naukowo-Przemysłowego. Instytucja będzie pierwszym w kraju onkologicznym ośrodkiem badań klinicznych wczesnych faz. Ma on otworzyć drogę do innowacji w obszarze medycyny. Ośrodek powstanie przy Centrum Onkologii w Instytucie imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Jego głównym celem jest uruchomienie współpracy nauki i biznesu, której owocem będą nowoczesne metody leczenia, niedostępne obecnie dla polskich pacjentów. Centrum Naukowo-Przemysłowe to świetny przykład wdrażania modelu gospodarki, do jakiego dąży Ministerstwo Rozwoju, wskazał podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister w resorcie rozwoju Tadeusz Kościński. Żeby DNA polskiej gospodarki to była innowacja. Gdzie tutaj będziemy mieli takie globalne firmy, gdzie najwyższe technologiczne rozwiązania, know-how, gdzie będzie współpracowała z polskimi instytucjami naukowymi, gdzie będzie z tego coś, co można mieć na korzyść obywateli polskich i oczywiście można to spieniężyć dla dobra polskiej gospodarki i żeby Polska była tą bazą, gdzie będziemy później to sprzedawać na cały świat. Centrum, które najprawdopodobniej zacznie działać na początku przyszłego roku, ma zapełnić dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Wartość badań prowadzonych przez ośrodek szacowana jest na około 10 milionów złotych rocznie. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan opowiedział się za przedłużeniem o kolejne 3 miesiące stanu wyjątkowego, który został wprowadzony po udaremnionym buczu. Wczoraj podobne stanowisko zajęła Turecka Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Erdoğan powiedział, że potrzeba więcej czasu, by zlikwidować zagrożenie ze strony grup terrorystycznych, które stały za próbą wojskowego zamachu stanu. Wyraził przekonanie, że Turcy również poprą przedłużenie stanu wyjątkowego. W wyniku puczu zginęły co najmniej 232 osoby. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało aresztowanych. Stan wyjątkowy, który w Turcji został wprowadzony 21 lipca na 90 dni, pozwala na ograniczenie albo zawieszenie niektórych praw i wolności obywatelskich bez konieczności zmiany ustaw za zgodą parlamentu. Daje też dodatkowe uprawnienia władzom różnych szczebli i policji. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Studia, miejsce spotkań. Taki temat rozmów niedokończonych podejmie pan poseł, profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa. Także mieliśmy troszeczkę tu i z wypowiedzi Beaty Szydło, rzeczywiście, że jakieś krętactwo w Unii Europejskiej. No niestety, wszędzie jakieś krętactwo.